Dzień dobry. Dziergam takie małe aniołki. Mają wysokość 9 centymetrów, które można później zawiesić na choince. I bardzo ładnie się prezentuje choinka. Robię je na szydełku 1,25 z kordonka Muza 10. Zaczynam od oczka magicznego, robię główkę. Tego oczka nie liczę. 9 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta nitka będzie mi potrzebna. Wkuwam się tutaj w to pierwsze oczko. Przeciągam nitkę. I dookoła obrabiam też 9 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Tak to wygląda. Teraz będę dodawała 3 półsłupki, więc przerabiam to jeszcze, to oczko, i w to samo dodaję dodatkowy półsłupek. Przerabiam 3 oczka. 1, 2, 2, 3, dodatkowe oczko i następne. 1, 2, 3, dodatkowe oczko i przerabiam 3 oczka półsłupkami. 1, 2, 3. Teraz w kółko robię 33 półsłupków. Więc tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 23. Jak mi się tu palec nie zmieści, żeby tak w kółko obrobić wygodnie, więc składam na pół. Przytrzymuję tu palcem, żeby się obrabiając ten półsłupkami następne oczko, żeby nie wkuć się po przeciwnej stronie. Jeszcze 23. I 1. Ja już obrobiłam tutaj dookoła 33 półsłupkami. Teraz będę gubiła te oczka, które dodałam. Bo moje aniołki mają taką główkę owalną. No i szyję mają też. Więc gubię te oczka. Omijam tutaj. Oczkiem przerabiam półsłupkiem.
i jeden, dwa, trzy, półsłupki, omijam to oczko, następne się wkuwam i trzy półsłupki, jeden, dwa, trzy, omijam to oczko, następne, jeden, dwa, trzy, omijam to oczko i w następnym przerabiam półsłupkiem. Teraz 16 półsłupków też dookoła. Jeden. Trzeba cały czas uważać, żeby nie zahaczyć tutaj po przeciwnej stronie o nitkę. Jeden. To było. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem, po prostu tak składam na pół, żeby było wygodnie i mogłabym się dostać do tych oczek. Osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze sześć, jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć i ostatni. Przeciągam oczkiem ścisłym. Tak wygląda moja główka. Znaczy się tego aniołka. Jest taka zgrabniutka. Teraz muszę zrobić takich słupków 14 dookoła. Tutaj. Więc 4 oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery. I w to samo oczko się wbiłam. Wbijam i robię słupek. Przerabiam jednym oczkiem. Trzeba cały czas uważać, żeby nie zahaczyć tutaj, jak już mówiłam, po przeciwnej stronie za nitkę. Następny słupek. Przerabiam. Oczko dodatkowe. I w to samo oczko. Następny słupek. Przerobiłam. I oczko dodatkowe. Oczko dodatkowe. Następne. Oczko się wkuwam. Przerabiam i oczko dodatkowe. Jak już mówiłam, to musi być 14 tych słupków dookoła. Następny słupek, oczko dodatkowe. Wkuwam się w następne oczko tu, przy tej szyi. Tu zostawiam tylko jeden półsłupek. Wszędzie były w jednym oczku po dwa.
żeby się do końca zgadzało. Ale jak się nie będzie zgadzać, zawsze można albo dodać, albo owinąć, bo to nie jest serwetka, której się trzyma, trzeba według wzoru, co później może nie wyjść, więc zostawiam tu jeden słupek, wbijam się w następne oczko. Dodatkowe i tutaj już to samo oczko, drugi słupek przerobiłam i dodatkowe oczko. Następnie następny dodatkowym oczkiem przerabiam i też w to samo oczko, następny słupek przerabiam. Mam już 2, 4, 6, 8, 10, 11. Teraz następne oczko, słupek przerabiam. Przerabiam oczkiem. Zobaczę, ile jeszcze mi tu brakuje. Więc to 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jeszcze jedno. Więc tutaj jednym tylko słupkiem kończę tutaj dookoła ten wzór. Przerabiam i wkuwam się tutaj w trzecie oczko i przeciągam nitkę. Teraz będę obrabiała, jak już mówiłam, musi być 14 słupków, będę obrabiała dookoła ten kołnierzyk. Teraz obrabiam półsłupkami dookoła ten kołnierzyk, jak już powiedziałam, więc wkuwam się między jednym a drugim. Później tutaj przy tym słupku w to oczko i przerabiam. I między jednym a drugim przerabiam i w to oczko przerabiam. I tak dookoła. Tutaj jest takie jakby okienko, które widać, gdzie chce się wkuć. O, tu pokazuje, ale najpierw tu między dwoma. I teraz tak do samego tutaj początku. Tu nie liczę nic, więc trochę pomilczę, obrobię tymi półsłupkami cały ten kołnierzyk i będę później robiła takie łuki. Zaraz pokażę. Już się zbliżam do początku tej. Tu. I jeszcze. Te. I już mam ostatni. Jeszcze tutaj. W ten. W to oczko. Koło tego słupka. I wbijam się tutaj w to oczko i przeciągam nitkę, zamykam oczkiem ścisłym. Tak wygląda po obrobieniu. Teraz będę robiła tutaj przy tych takie niby skrzydełka. Więc 4 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4,
omijam to oczko, wkuwam się w następny tuft i robię słupek, obrabiam. 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 i słupek w to samo oczko. Oj, coś mnie wyszło jeszcze raz. To samo oczko. Nie obrabiam, tylko omijam to oczko, wkuwam się w następne i robię słupek. Teraz obrabiam i 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Słupek. To samo oczko. Omijam to oczko i w następne się wkuwam. Na szydełku mam tutaj 3, tak jak w tej części. I obrabiam. I tak dookoła. Aż do samego tutaj tego początku. Jeszcze pokażę jeden, więc ten łuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz słupek, to samo oczko. To omijam oczko, wkuwam się w następne. I teraz obrabiam jednym oczkiem wszystkie 3 te oczka, tutaj 2 z tego słupka i z tego łańcuszka. Jestem tu już przy końcu, więc to samo oczko, słupek, omijam ten i następny słupek przerabiam i 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Słupek, to samo oczko, i teraz wbijam się. Omijam tutaj to oczko, wbijam się tutaj przy pierwszym tym łańcuszkowym słupku. To oczko i robię słupek. Mam już zrobione i teraz 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i wbijam się tutaj przy tym łańcuszku i przy tym słupku w oczko i przyciągam oczkiem ścisłym. Musi być 14 takich łuków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wszystko się zgadza. Teraz będę obrabiała tutaj te skrzydełka. Takie dekoracyjne sobie łańcuszki tu zrobię. Więc wkuwam się tutaj w ten łuk. I 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Przepraszam, 3 oczka łańcuszka. 3. Przerabiam. 1.
Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Mam już trzy. Muszą być cztery takie tutaj jakby pikotki. Jeden. Jeden. Dwa, trzy. Teraz już mam tu jeden łuk obrobiony, teraz drugi. Jeden. Spaduje. Jeden, dwa, trzy. Drugi ten. Teraz będzie trzeci, dwa, trzy. I teraz już mam cztery, dwa, trzy, cztery. Musi być obrobiony pięć takich łuków. Jeden, dwa, jeszcze trzy. Obrobiłam już pięć tych łuków. I teraz te następne dwa obrobię tylko czterema półsłupkami. Jeden, dwa, trzy, cztery i następny też cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Przechodzę do następnego łuku i będę ozdabiała te skrzydełka oczkiem ścisłym. I tak jak przy tych trzy oczka łańcuszka. Jeden. Trzy. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Mam już trzy takie ala pikotki. Jeszcze jeden. Jeden, dwa, trzy. Już jeden łuk obrobiłam, teraz następny. Tutaj już jest jeden. Jeden. Trzy. Trzeci. Jeden, dwa, trzy, czwarty. I teraz już są dwa, jeszcze trzy do obrobienia. Ten i ten i ten. I te dwa ostatnie, to tak jak tutaj z tej strony, były półsłupki po cztery półsłupki. Tak samo przy tych dwóch ostatnich trzeba zrobić aż do tego początku. Zrobiłam już tutaj pięć następnych łuków i tak jak tutaj po tej stronie cztery półsłupki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Wkuwam się tutaj w to oczko między tutaj tym pikotkiem niby i przeciągam nitkę. Teraz pokażę, jak ja wypycham
tą główkę watą. Tak sobie kształtuję ją jeszcze troszkę, żeby była zgrabna, była owalna i miała szyję. Jak krochmalę, to tak się staram, żeby dotąd sięgał krochmal, a już główki nie krochmale, bo później taka jest pozwijana, nieciekawa. Więc tu już mam do tego to obrobione. Teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I łączę tutaj z tym przodem. Powiedzmy, że tamten był tył. A tutaj wkuwam się tutaj. Pokażę w to oczko między tu tym łukiem, a tu obrobionym czterema półsłupkami. I przerabiam te trzy oczka tu. Jeden, dwa, trzy. Tego nie przerabiam w środku. Jeden, dwa, trzy. Wkuwam się między tym w to oczko i przeciągam nitkę. I trzy oczko łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I łączę z tym przodem tutaj. Tutaj w to oczko. Przeciągam nitkę, łączę oczkiem ścisłym. Teraz będę robiła tutaj te tą sukienkę, więc po 20 oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20. Omijam to jedno oczko, wkuwam się w następne. I też 20 oczek łańcuszka. 1, 2, 3. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20. Omijam to oczko i tutaj w środek w to oczko się wkuwam i też 20 oczek łańcuszka. Muszę pokazać aż do tego drugiego skrzydła, bo wyszłoby nie tak, jak mam tutaj zrobione. Jeden, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 18, 20. Omijam to oczko, wkuwam się następne. I też 20 oczek łańcuszka. Jedenaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia,
Omijam to oczko, wkuwam się. Następne przerabiam. Teraz dochodzę tutaj do tego boku, więc też 20 oczek łańcuszka. Trzynaście, czternaście, piętnaście, dziewiętnaście, no chodź tu, dziewiętnaście, dwadzieścia. Teraz tutaj, co były trzy oczka łańcuszka, w tym połączeniu tych skrzydeł, też robię tak jak tutaj pokazuję. I 20 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20. I wkuwam się tutaj w to pierwsze oczko. Tu. I tak dookoła, później pokażę, aż do tego pierwszego, do tej pierwszej pętelki. Ja już zrobiłam 9 takich pętelek, powiem, z łańcuszka z 20 oczkami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz ostatnie i wbijałam się zawsze w to drugie oczko. Tutaj na środku jest jeden, później co drugie oczko. Jak tu widać, robiłam te pętelki do sukienki. Robię ostatnią. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I tutaj między tym skrzydełkiem w to wbijam się i teraz tutaj robię 9 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tutaj w tą pętelkę wkuwam się i obrabiam. Tak wygląda przy ostatnim. Teraz pięć oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I słupek. I jeszcze jeden. W sumie dwa słupki. Wymyśliłam sobie taki wzór ażurkowy, bo sam aniołek jest bardzo delikatny, także sukienka musi być też taka ażurkowa, bardzo delikatna. Tu przy tym pierwszym łuku już mam zrobione. Obrabiam jednym oczkiem. Teraz wkuwam się w następną.
tą pętelkę. I jedno tylko oczko. I jedno tylko słupek. I trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I dwa, tak jak tutaj, słupki. Jeden. Drugi. Przerabiam oczkiem. I następny. Trzeba uważać, żeby ta pętelka nie była przekręcona, bo później będzie wyglądało tak, jak nie potrzeba. Już przerobiłam tu jednym oczkiem. Teraz jeden słupek. I trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Słupek. I jeszcze jeden. Dodatkowe oczko. I w następny, uważając, żeby nie było przekręcone. I jeden słupek. Trzy oczka łańcuszka. I dwa słupki. I w ten sposób wszystkie obrabiamy te pętelki, sukienki. Już zrobiłam ten ażur we wszystkie pętelki. Mam ostatnie, więc tutaj to oczko dodatkowe i wkuwam się tutaj w trzecie oczko tego łańcuszka, co zaczynałam ten wzór. Przyciągam. Następnie oczkiem ścisłym zamykam. Następny rząd to będzie ten ostatni już. Robię ten ażur. I teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I słupek. I trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I słupek. Jedno oczkiem przerabiam. I dostaję się do następnego tutaj wzoru. Więc przerabiam. Jeszcze po tej stronie było dwa oczka, dwa słupki, a po tej stronie, gdzie jest ten jeden słupek, muszą być dwa słupki. Więc jeden już mam, teraz drugi. Tak po przekątnej, po przeciwnej stronie. I trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I teraz będzie jeden słupek. Przerabiam jednym oczkiem. I następny. Tutaj dwa słupki. Takie są. Jak po tej stronie jest jeden słupek, to w drugim rzędzie tego wzoru po tej stronie muszą być dwa słupki. Tutaj dwa z tej strony, w tym pierwszym rzędzie, tu jeden słupek. I tak trzeba przejść aż do samego początku. Ja jeszcze tutaj pokażę. To jest jeden, muszą być dwa słupki. I trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I po tej stronie jeden słupek, dodatkowe oczko. I tak do samego. Wszystkie, cały wzór obrobię. Bić trzeba i do samego początku. Jestem już tutaj przy końcu. Dwa słupki. To był jeden, to dwa. Trzy oczka łańcuszka.
jeden słupek przerobiony i dodatkowe oczko. Wbijam się tutaj między tymi dwoma słupkami i zamykam oczkiem ścisłym. I teraz też oczkiem ścisłym w ten łuk zamykam. I tak jak robiłam tutaj te a la pikotki na skrzydełkach, dół będę wyrabiała tak samo. Więc 1, 2, 3, oczka łańcuszka. Już mam drugi. 1, 2, 3. Trzeci i 1, 2, 3. I teraz między tymi łukami w to jedno oczko, co to było dodatkowe, przerabiam półsłupkiem. Tutaj wchodzę ten łuk i przerabiam. I trzy oczko łańcuszka. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 takie pikotki, ala 1, 2, 3, mam już 3, 1, 2, 3 i czwarty. Są w łuku 4. Teraz tutaj między jednym łukiem a drugim to oczko, co było dodatkowe, przerabiam oczkiem półsłupkiem i przechodzę od razu do tego łuku oczkiem ścisłym. I trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4 też takie. 1, 2, 3. Już mam 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I tak przerabiam do około, aż do tego początku. Ja już obrobiłam dookoła tą sukienkę. Jestem tu już na końcu. Jeszcze ostatni pokażę ten wzorek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeszcze jeden. Tutaj między te dwa, tak jak w poprzednich, półsłupek. Wkuwam się tutaj ten pierwszą między dwoma tu mu oczko. W to pierwsze przeciągam. Jeszcze raz oczko dodatkowe, żeby się nie pruło. I obcinam tą nitkę. Tak wygląda zrobiony aniołek. Teraz pokażę, jak robię taką areolkę do niego. Tutaj. Więc też na tym magicznym oczku, na którym jest najwygodniej. I robię 10 oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
9, 10. I teraz słupek. Przerabiam. Teraz 8. Oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Słupek. I w to magiczne oczko. Następnie też 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Słupek. Przerabiam. I 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Słupek. Już ostatni słupek w tej aureoli. I jeszcze 8 słupków. 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I łączę tutaj. Wbijam się tutaj w trzecie oczko. 1, 2. Tego pierwszego łańcuszka przeciągam i jeszcze w następne, żeby tu bardziej uściślić, oczkiem takim ścisłym zamykam. Ja tu już ucinam, dlatego że jak krochmalem to i tak będzie trzymało, więc tak wygląda. Tu ściągam. I takie potem tutaj przywiązuję, albo pokażę jak. Więc ona jest tutaj tak wyżej troszeczkę. Więc tu mam już gotowe. Nawet ukrochmaliłam. Ja krochmalę w cukrze 1:1, dlatego że robótki nie, przynajmniej dla mnie, nie ciemnieją. Wtedy tą nitkę przewlekam tutaj do w środek. Jeszcze nie do końca wyschło, ta areolka wyschła. I tak ją tutaj przyczepię. Tu przeciągnę tą nitkę, żeby się ona trzymała. No. Już mam. I teraz tą nitką okręcam tutaj dookoła. O, żeby ona tak ładnie potem ta reolka się prezentowała. Już mam. Teraz gdzieś tutaj sobie jeszcze powciągam, ucinam, bo mi jest niepotrzebne. Teraz mam tu już i ona tak ładnie tutaj, ona tutaj tak ładnie jest. Przyczepiona. Tak wygląda. Się wykrochmali. To uformuje
I tak wygląda mój zrobiony aniołek. Tutaj teraz pokażę, jak ja go krochmalę. Więc tu zrobiłam sobie takie prawidełko. Trochę taśmą izolacyjną go tutaj oblepiłam, żeby dobrze wychodziło. A to jest jajko styropianowe, które ucięłam. Takie większe. I wkładam do takiego, do folii. Ucięłam go z woreczka śniadaniowego. Wkładam tego aniołeczka na to prawidełko. I takim tutaj od robienia zaszczyków, tak powiem, tutaj między te skrzydełka i szpilkami, jak tu widać, tu przyczepiam, pięknie wygląda potem ten ażur. W trakcie schnięcia, jak robię drugiego aniołka, on sobie tutaj stoi, to po prostu tak staram się co jakiś czas tak podnieść, żeby te skrzydełka tak były trochę uniesione. I tak wygląda mój aniołek. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dziergania. Do widzenia.